dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Premiera migracji już za nami. Gdzieś tam pojawiają się te słowa w tekstach. Przeprowadzki, migracje. Jesteś typem podróżnika? Tak, myślę, że ta płyta, ten nasz drugi album jest mocno nasączony tą intensywnością podróżowania, zmianami, ruchem, tą całą dynamiką, która się wiąże z zjeżdżeniem. Nie tylko chodzi o trasę, o to, że na przykład teraz jesteśmy w trakcie takiego intensywnego migrowania od koncertu promocyjnego w Stodole, który odbył się 16 listopada, czyli dzień przed premierą płyty. Zagraliśmy 15 koncertów, więc rzeczywiście robimy duże trasy, gramy ten materiał, spotykamy się z publicznością. Natomiast no przede wszystkim, jeśli chodzi o te podróże, o które pytasz, to na migracjach zawarłam, wydaje mi się, w dużej mierze, w największej mierze, taką informację na temat takich mentalnych migracji. Zaprosiłam do współpracy Marka Dziedzica, który jest producentem muzycznym płyty Migracje. Z Markiem spotkaliśmy się pierwszy raz w zeszłym roku w październiku na warszawskim Powiślu. I mnie bardzo zaimponował właśnie to, co zrobił, co Marek zrobił na płytach Sorry Boys i Pustek. I bardzo chciałam go poznać osobiście. I po tym spotkaniu byłam pewna, że to jest odpowiednia osoba. Bardzo podoba mi się jego umysł i tego sposób, w jaki myśli o muzyce. Łączy w sobie takie cechy, które nie są takie wcale popularne. Czyli jest bardzo otwarty na zespół. Myśli w takimi świeżymi kategoriami o muzyce. A jednocześnie nie chce na siłę robić czegoś oryginalnego, żeby tak dla samego robienia czegoś oryginalnego. Jakby na pierwszym miejscu jest u niego muzyka i to mi się bardzo podoba. Jak fastryga trwałej prawdy wzór, rdzawe sito, niewymowny głód, skacz kochanie. Pamiętam, że tuż po tym spotkaniu jakoś tak powoli zaczęliśmy pracować nad płytą, ale summa summarum skończyło się tak, że musieliśmy całym zespołem wybrać się na taką długą próbę. To się wydarzyło na przełomie stycznia i lutego. Okrzyknęłam to takim cudem logistycznym, bo ciężko było zsynchronizować w tym czasie cały zespół, ale to się udało. Pojechaliśmy do Burdonga na Mazury, do takiego domu twórczego, gdzie mieliśmy stworzone warunki do grania prób. Odpoczęliśmy tam. Pojechaliśmy tam z taką intencją, żeby dowiedzieć się, co w nas na tamtą chwilę siedzi, o czym ta płyta będzie. Nie wiedziałam tego, nie jechałam z gotowym konceptem. Ta płyta jest zapisem, czy bo gdzieś ty wspomniałaś w którymś z wywiadu, że ta płyta jest zapisem pewnego czasu. Nie miałaś takiego poczucia, że musisz zrobić coś, co będzie idealne? Wiesz co, uciekam od takich chęci z zapisywania czegoś w takiej idealnej formie, bo no to jest takie gonienie króliczka i można popaść w obłęd, a tego bym nie chciała. Myślę, że to szkodzi muzyce, że muzyka tak naprawdę nie wymaga perfekcji. Muzyka rzeczywiście leży gdzie indziej, moim zdaniem. Czyli w takim, no tak, no jest zapisem emocji. Nie mam takich ciągot w kierunku sterylności. Nie zadajesz sobie pytań, czy to się komuś spodoba? Nie, ja piszę dla siebie i to jest zasada, którą przyjęłam jeszcze za dawnych czasów. Myślę, że to się sprawdza, bo jeżeli coś przechodzi przeze mnie, jeżeli to jest o mnie, dla mnie, to myślę, że służy to temu, żeby ludzie o podobnej wrażliwości, o podobnym sposobie myślenia dołączali do nas, do zespołu. Oni tworzą tak naprawdę grupę słuchaczy, którzy nie są przypadkowi, tylko jednak my się komunikujemy jakoś umysłowo przez muzykę, bardzo
myślę też lubimy się, tak? I to nie jest, to nie są takie przypadkowe sytuacje. I myślę sobie, że nie zamierzam jakby zmieniać tego podejścia. Kiedy ja będę blisko, nie uciekaj sam. Potrafisz być z siebie dumna? Pytam o taki, w takim sensie czysto ludzkim, że nagrałaś płytę, włączyła się sobie, nie wiem, w samochodzie, w domu i spodobała ci się po prostu i powiedziałaś dobra robota. Wiesz co, powiem ci, że ja miałam duży opór, żeby po zakończeniu już masteringu, po oddaniu płyty do tłoczni, żeby wrzucić płytę do odtwarzacza i przesłuchać od początku, bo jeszcze miałam tak zainfekowaną głowę rzeczami, które właśnie nie udało się zrobić. Plułam sobie w brodę na kilka tematów, ale... Nie mówimy jakich, ale to są takie drobiazgi, które ja sobie zdaję sprawę, że dla cywila, może dla kolegów muzyków mają jakieś tam znaczenie, ale my nie nagrywamy płyt dla muzyków, nie dla kolegów, tylko dla ludzi. Natomiast pamiętam, że jechałam do rodziców samochodem i na autostradzie A2 w końcu... Zdecydowałam się wykonać ten ruch, puściłam sobie kilka piosenek, pamiętam wtedy, i uznałam, że to dobrze brzmi, że ta płyta dobrze brzmi. I powiem ci szczerze, że jestem zadowolona z tego albumu. A propos tej dumy, o którą pytałeś. Ja ostatnio poczułam się, wiesz, dumna, napisałam o tym na naszym fanpage'u. Poczułam się dumna, ponieważ płyta pokryła się złotem po kilku dniach. Dostałam taką informację z wytwórni. Bardzo się ucieszyłam. Oczywiście to dotarło do mnie tak naprawdę po kilku kolejnych dniach, że to się stało naprawdę. Kiedy jakby stanęłam przed obliczem wrzucenia tej informacji, już podzielenia się tą informacją z ludźmi, pomyślałam sobie, że zaczęło się coś bardzo fajnego, ponieważ fani, słuchacze, ludzie dowiedli tego, że jednak wydawanie płyt fizycznych ma nadal sens. Ja rozumiem cały mechanizm cyfryzacji, tego jak to działa, że to jest tak naprawdę bilet w jedną stronę, ale jednocześnie fajnie jest mieć ten fizyczny krążek, fajnie mieć tą książeczkę, przeczytać tak naprawdę przeczytać te teksty, czy zobaczyć tak naprawdę, jakie też, jak ta muzyka, jak ta oprawa też eksponuje muzykę. Nie zatopi nas pokusa ani strach.